Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii Korepetycje. Z racji tego, że jesteśmy w przeddzień matury, postanowiłam wrzucić jeszcze jeden. Może uda mi się jeszcze jeden odcinek wrzucić. Natomiast jeżeli chodzi o wybór tematu, no to przyznam, że nie był on prosty, no bo jak z gąszcza tematów historycznych wybrać jeden. Tak więc rzut kostką zadecydował, że będzie to historia Stanów Zjednoczonych. Także dziś będzie o początkach państwa. Dlaczego historia Stanów Zjednoczonych jest fajna? Bo jest krótka. Stany Zjednoczone, przypomnę, narodził się w XVIII wieku, czyli do tego czasu w Europie zdążyło się zadziać już wszystko. Wojny, pokoje, epidemie dżumy. Cofnijmy się do roku 1492, w którym to Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę. I w zasadzie od tego momentu Europejczycy już zaczęli myśleć, jak zaharapcić tamte tereny. Ale początkowo i przez długi jeszcze czas nie brano w ogóle pod uwagę opcji osiedlenia się tam. Traktowano nowy kontynent wyłącznie jako zaplecze surowcowe, skąd przywieźć można różne fajne rzeczy, na przykład drewno, kruszce, czy też zwierzęta futerkowe. Ponadto Ameryka była miejscem zsyłki dla zwyrodnialców i więźniów, którzy musieli pracować właśnie przy pozyskiwaniu tych wszystkich dóbr. Tak więc dziś jest to dosyć paradoksalne, że Ameryka dla wielu wciąż Eldorado, niezdobyte Eldorado, z uwagi na skomplikowany proces wizowy w przypadku osób, które na stałe chcą się tam osiedlić, a w przeszłości było to miejsce porównywalne z Syberią, czyli miejsce zsyłki. Dopiero z czasem zaczęto patrzeć na Amerykę nieco łaskawszym okiem jako na miejsce do stałego zamieszkania. Tak naprawdę Brytyjczycy stosunkowo późno zainteresowali się osadnictwem na nowym kontynencie. Najpierw zrobili to Hiszpanie, bo tuż po odkryciu Kolumba. W ślad za nimi Francuzi, a Brytyjczycy w zasadzie na początku XVIII wieku zaczęli się tam osiedlać. Co prawda wcześniej, już w XVI wieku, podjęli pewne próby. Przykładem takiej próby osadzenia się tam była historia wioski Rankow. Jest to dziwna historia i zagadkowa, bowiem do dziś nie wiadomo, co stało się z tymi ludźmi, którzy z dnia na dzień po prostu zniknęli. Czyli była wioska i nagle tej wioski nie było. Tak jakby ci ludzie po prostu wyszli i zostawili wszystko tak jak zostawili. Nie wiadomo, co się z nimi stało do dziś. Po tym wydarzeniu Brytyjczycy na pewien czas zrezygnowali z prób kolonizacji, co jednak sprawiło, że w XVIII wieku powrócili do tego pomysłu. Było kilka powodów, dla którego tak się stało. Między innymi w XVII wieku w Anglii danina została zastąpiona na czynsz, co doprowadziło wielu chłopów do bankructwa. Wzrosło także zapotrzebowanie na wełnę. A jak wełna, no to wiadomo. Owca? Gdzieś te owce trzeba wypasać. A jak to zrobić, kiedy większość ziem jest już zajęta pod uprawę? Trzeba było, innymi słowy, znaleźć nowe ziemie. Ustalmy jeszcze jedną rzecz odnośnie kolonizacji, bowiem współcześnie mówi się skrótowo, że Brytyjczycy zajmowali tereny dzisiejszych Stanów Zjednoczonych, Francuzi Kanady, a Hiszpanie Meksyku. Tymczasem jest to zbyt duże uproszczenie. Na początku, aż do drugiej połowy XVII wieku, faktycznie wyglądało to tak, że Francuzi zajmowali ziemię wschodniego wybrzeża od północy, Brytyjczycy wschodnie wybrzeże w centralnej części kontynentu, a prawie całe południe dzisiejszych Stanów zajęte było przez Hiszpanów. Było jeszcze kilka kolonii duńskich. Następnie do drugiej połowy XVIII wieku intensywną kolonizację prowadzili Francuzi, odcinając tym samym kolonie brytyjskie od reszty kontynentu. Taką naturalną granicą dla obu narodowości była rzeka Mississippi. Francuzi zajmowali ogromne połacie ziem do Zatoki Meksykańskiej, stąd właśnie w USA na przykład Nowy Orlean, francusko brzmiąca nazwa miasta. W dalszym ciągu na południu mamy Hiszpanów, którzy na dobre zagnieździli się na terenach dzisiejszych południowych i zachodnich Stanów, stąd też wzięły się hiszpańsko brzmiące nazwy, jak właśnie Floryda, od hiszpańskiego Flores, czyli kwiaty, stan Nowy Meksyk, Kalifornia i te wszystkie nazwy miast Losy i Sany, Los Angeles, San Francisco, San Diego. Sytuacja między Wielką Brytanią a Francją coraz bardziej się zagęszczała i to do tego stopnia, że konflikt o terytoria na nowym kontynencie stanowił jedną z przyczyn wybuchu wojny siedmioletniej. Wojna się zakończyła, Francja przegrała, wskutek czego musiała ustąpić kosztem Wielkiej Brytanii. Po prostu straciła niemal wszystkie posiadłości na nowym kontynencie.
Łatwo także zaobserwować pewien paradoks, jeśli chodzi o politykę Wielkiej Brytanii względem kolonii. Z jednej strony Anglii zależało na tym, żeby te kolonie się rozwijały, ale z drugiej było to jej nie na rękę, z racji tego, że przecież po co miały się tak za bardzo uniezależniać? Po co miały się tam budować fabryki? Przecież zawsze można produkty, towary brytyjskie przesłać do kolonii, tym samym zapewniając sobie rynek zbytu. Także Wielka Brytania nie za bardzo chętnie patrzyła na to, jak kolonie zaczynają wychodzić przed szereg. Inna kwestia jest, jeżeli chodzi o podatki, bowiem bardzo często w podręcznikach do historii mówi się o tym, że te podatki były tak wysokie, że ci koloniści nie mogli sobie z tymi podatkami poradzić. Tymczasem nie do końca tak było, bowiem na początku te podatki, ich wysokość była w zasadzie racjonalna i w dodatku nie wszystkie grupy społeczne i zawodowe miały je płacić. Sytuacja zmieniła się w roku 1765, kiedy to Wielka Brytania wprowadziła ustawę stemplową, która to już nakładała podatek na wszystkich mieszkańców kolonii. No i tutaj na stały bunty, że jak to, ci mieszkańcy, którzy do tej pory nie płacili, nie po to przecież wynosili się na nowy kontynent, żeby jakieś tam podatki jeszcze płacić, a tu Wielka Brytania na nich te podatki nakłada. W dodatku buntowano się, że pieniądze w ten sposób pozyskane są przeznaczane na utrzymanie garnizonu wojskowego, brytyjskiego garnizonu, który miał walczyć z coraz częściej buntującymi się Indianami. Ale oczywiście nie chodziło o to, że ci koloniści stawali w obronie tych Indian, bo oczywiście tak nie było, tylko chodziło o to, że to jest właśnie brytyjski garnizon. W roku 1767 doszło do wprowadzenia kolejnych opłat. Tym razem podniesiono cła na towary brytyjskie i dochody z tych ceł miały zostać przeznaczone na opłacenie brytyjskich gubernatorów i sędziów. To doprowadziło do wybuchu różnego rodzaju bojkotów i do najsłynniejszego z nich doszło 16 grudnia 1773 roku, kiedy to grupa mężczyzn z ugrupowania Synów Wolności wyrzuciła do oceanu herbatę, która właśnie przypłynęła statkiem do kolonii z Wielkiej Brytanii. Zatrzymajmy się chwilę przy organizacji Synowie Wolności. Była to tajna organizacja, która powstała po wprowadzeniu ustawy stemplowej i jej zadaniem było właśnie przeprowadzanie tego typu bojkotów. Za swoją flagę przyjęli 13 pasów poziomych, biało-czerwonych. Kiedy to po wydarzeniach bostońskich organizacja ta została zdelegalizowana, wówczas przekornie zmienili położenie pasów z poziomych na pionowe. No i jak łatwo się domyśleć, później właśnie przy ustanawianiu flagi amerykańskiej zaczerpnięto ten pomysł z tymi pasami i również one weszły właśnie do flagi amerykańskiej. Powracając do bostońskiego picia herbaty, kiedy Wielka Brytania dowiedziała się o całym zajściu, zażądała bezwzględnej zapłaty za zniszczony towar. No i to jest właśnie ten moment, kiedy ci koloniści zaczynają się trochę zastanawiać, że te sprawy i tak zaszły już za daleko i nawet jeżeli teraz posypią głowę popiołem i zapłacą za tę nieszczęsną herbatę, to i tak zostaną wobec nich wyciągnięte konsekwencje i przede wszystkim zostaną podniesione podatki, więc może jednak warto już iść w zaparte i walczyć właśnie o uniezależnienie się od Wielkiej Brytanii, ale w dalszym ciągu był to temat bardzo drażliwy i zdania były bardzo podzielone. No i zaczęło się. Anglia wypowiedziała wojnę kolonistom, chociaż czekała jeszcze 2 lata, aż oni się, mówiąc kolokwialnie, ogarną. No ale że się nie ogarnęli, to w 1775 roku rozpoczęła działania wojenne w Filadelfii. W odpowiedzi na to koloniści utworzyli swoją armię, na czele której stanął pewien plantator z Virginii, Jerzy Waszyngton, czy też, jak to woli, George Washington.
W dalszym ciągu był jednak problem, że poszczególne kolonie nie odczuwały więzi między sobą. No a jak tu walczyć przeciwko Wielkiej Brytanii, kiedy każda z kolonii to oddzielna satelita? Trzeba było więc w jakiś sposób namówić ich do wspólnej walki i to było w zasadzie najtrudniejsze. 4 lipca 1776 roku ogłoszono Deklarację Niepodległości, najważniejszy obok Konstytucji dokument amerykański. Tutaj po raz pierwszy została wymieniona nazwa państwa, czyli Stany Zjednoczone Ameryki i warto przy tej okazji podkreślić, że nie mówimy Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, bo nie ma Stanów Zjednoczonych w Ameryce Południowej, więc nie ma potrzeby konkretyzowania, że chodzi o Amerykę Północną. Po prostu Stany Zjednoczone Ameryki. Twórcą Deklaracji Niepodległości był Thomas Jefferson. Początkowo wojna toczyła się ze zmiennym szczęściem, gdyż Anglicy mieli przewagę na lądzie, a koloniom brakowało broni oraz sprzętu wojennego. Trwała blokada portów amerykańskich przez statki angielskie, która utrudniała zakup broni. Trzeba ją było więc wyprodukować na miejscu. Zwycięstwo oddziałów amerykańskich pod Saratogą w 1777 roku spowodowało zmianę sytuacji. Dopiero wówczas zdecydowała się stanąć po stronie Amerykanów Francja. W ślad za nią wojnę Anglii wypowiedziały Holandia i Hiszpania. Do Ameryki pospieszyli ochotnicy różnych narodowości. Byli to na przykład Francuz Markis de Lafayette czy Polacy Kazimierz Pułaski i Tadeusz Kościuszko. Sytuacja militarna stopniowo zmieniała się na korzyść Amerykanów. Nadal jednak toczyły się zacięte walki w Stanach Południowych, gdzie w zwycięskiej bitwie pod Charleston brał udział legion dowodzony przez Kazimierza Pułaskiego. Niestety próba odebrania Anglikom miasta Savannah w 1779 roku zakończyła się niepowodzeniem. W czasie szarży kawalerii prowadzonej przez Pułaskiego został on śmiertelnie ranny. Przy współdziałaniu francuskiego korpusu ekspedycyjnego Jerzy Waszyngton osaczył główne siły angielskie generała Cornwallisa pod Yorktown i zmusił go do kapitulacji w 1781 roku. Po 8 latach wojna zakończyła się podpisaniem pokoju w roku 1783. Anglia musiała uznać niepodległość Stanów Zjednoczonych. Pomimo wygranej wojny przed młodym państwem stało jeszcze wiele wyzwań. Największym z nich było znalezienie kompromisu pomiędzy zwolennikami silnej władzy centralnej, czyli federalistami i antyfederalistami, którzy opowiadali się za tym, aby każdy ze Stanów miał swoją autonomię. Reguły państwa ustaliła konstytucja uchwalona 17 września 1787 roku, czyli pierwsza konstytucja na świecie. Wprowadzała ona monteskiuszowski trójpodział władzy. I tutaj pojawił się kolejny problem, ponieważ znowuż kolonie nie chciały tego podpisywać. Nie wiedziały, co to za dokument, po co on jest. Komu to potrzebne? W związku z czym ruszyła potężna, powiedzielibyśmy dzisiaj, kampania społeczna, mająca na celu uświadomienie już Amerykanom, jak ważny jest to dokument i jak istotne jest to, żeby wszystkie 13 kolonii, czy też już Stanów, go podpisały. Próbowano przemówić do wyobraźni mieszkańców, w tym celu kolportowano ulotki, na których przedstawiano Stany jako grecką świątynię, gdzie każdy ze Stanów odpowiada jednej kolumnie. I tak samo jak świątynia, aby pozostać stabilną, musi być podtrzymywana przez wszystkie kolumny, tak samo wszystkie Stany muszą podpisać konstytucję, aby kraj pozostał silnym. W końcu udało się. Wszystkie 13 Stanów podpisało dokument. Najdłużej opierały się Stany Nowy Jork, Karolina Północna i Rhode Island. Natomiast jako pierwsze konstytucje podpisały stan Delaware i Pensylwania. Tekst ustawy zasadniczej z poprawkami obowiązuje od 200 lat do dziś, co sprawia, że Konstytucja Stanów Zjednoczonych jest najdłużej obowiązującym dokumentem na świecie. 2 lata po uchwaleniu konstytucji wybrano pierwszego prezydenta, a został nim wspomniany już wcześniej plantator z Virginii, George Washington. To tyle na dziś, mam nadzieję, że pomogłam. Piszcie w komentarzach, jakie inne tematy są dla Was problematyczne. Ja postaram się wrzucić je jeszcze przed maturą, a na wypadek, gdybyśmy się przed maturą nie zdążyli zobaczyć, to życzę Wam, maturzystom, powodzenia na maturze z historii, zresztą nie tylko na maturze z historii, w ogóle na całej maturze. W wolnym czasie zerknijcie na moje profile na portalach społecznościowych, na Instagramie, na Facebooku. Zachęcam do subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie i zostawianie łapek w górze. A tymczasem żegnam się z Wami. Do zobaczenia już niebawem. Koszulkę też mam dzisiaj tematyczną.